Gorąco zachęcam wszystkich do tego, żeby przyszli 5 września, żebyśmy wszyscy na Śląskim podziękowali naszym medalistom, bo będzie ich tutaj bardzo wielu. Myślę, że to będzie wyjątkowy też czas na to, żeby podziękować, ale też zobaczyć ich po prostu najlepszych na świecie w akcji w swoich kluczowych dyscyplinach. Takie wejście w te igrzyska to było czymś wspaniałym, a medal w sztafecie żeńskiej to była już dla mnie taka ogromna ulga, ale radość. Chcę jeszcze przede wszystkim sobie coś udowodnić, chcę wystartować jak najlepiej i mam nadzieję, że mi się tutaj uda przed własną publicznością. Wszyscy na Śląsku, myślę, mogą czuć dumę, że są chociaż w małym kawałku elementem tej wielkiej narodowej lekkoatletycznej drużyny, która przecież przywiozła najwięcej medali dla Polski z olimpiady. Polscy lekkoatleci zrobili coś, co długo będzie powtarzane naprawdę przez wiele, wiele lat. Liczba medali, wspaniałe rekordy kraju, rekordy życiowe. Dlatego warto przyjść, warto pożegnać herosa polskiego dysku. No, zaczął świetnie i musi być dalej świetnie. Jest świetnie, proszę Państwa! Kończę memoriałem 5 września, tak? Ale taka wielka impreza, oczywiście, Igrzyska Olimpijskie. Tokio nie poszły po mojej myśli, ale powiem szczerze, że naprawdę byłem szczęśliwy. Szczęśliwy z racji tego, że tak, że nie dlatego, że wszedłem do finału, ale dałem z siebie wszystko, bo w ostatnim rzucie powalczyłem. Uważam ten start, no, pod względem takiej walki za udany.